Witam na terenie Nadleśnictwa Siebodzin. Znajdujemy się na terenie zagrodowy hodowli zwierzyny łownej, założonej w 2004 roku. Hodowla ta i zwierząt, które są hodowane, mianowicie kuropatwy, zające i daniele, służą do tego, aby wzmacniać populacje obecne, które znajdują się w Polsce. A szczególnie chodzi o zające, aby po prostu, krótko powiedziawszy, ratować tą populację, ponieważ populacja jest w zaniku i w związku z tym podjęliśmy próbę odbudowania tej populacji, dojścia do sposobu, w jaki sposób można by było tą populację w Polsce powiększać. W związku z tym założyliśmy powierzchnię 130 hektarów, 6 kwater, na której w wolnym wybiegu hodowane są zające, odchowywane, a następnie przekazywane w teren do zasiedlenia na tereny Polski. W czasie prowadzenia tej okresu hodowli od 2004 roku, hodowli zająca, wyhodowaliśmy około 1500 zajęcy, które to zostały przekazane do zasiedleń na terenie całej Polski, od Nadleśnictwa Rudnik w Lubelskim do Nadleśnictwa Międzyzdroje na zachodzie pomorskim. Zające te wykazują się w bardzo dobrej kondycji, zachowują wszystkie cechy zająca dzikiego, a w związku z tym dają dużo nadziei do tego, że aby ta populacja miejscowa, do której te nasze zające są dopuszczane, wykazała tendencje wzrostowe. Zagroda ta jest otoczona opieką zarówno ze strony naukowej, prowadzoną przez profesora Dziedzica z Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina oraz otoczona jest opieką weterynaryjną, którą sprawuje weterynarz powiatowy w miejscowości Świebodzin. Wykorzystując obiekty znajdujące się na terenie tej hodowli, założyliśmy w 2006 roku odchowalniki celem odchowywania kuropat. Od 2006 roku do roku 2013 wysłaliśmy w Polskę prawie 30 tysięcy kuropat. Też tylko na tereny kół łowieckich, OHZ-ów Lasów Państwowych. W tym roku przygotowanych do wysyłki będzie 4 tysiące i też będą wysłane na teren całej Polski. W związku z zorganizowaną całą infrastrukturą oraz obsługą tych hodowli oraz posiadanym terenem przy tej hodowli zagrodowej, od roku 2011 powstała zagrodowa hodowla danieli, które są hodowane też dla celów tylko wsiedleń i odbudowy, poprawienia populacji na terenach OHZ-ów oraz kół łowieckich. Populacja ta pochodzi z linii węgierskiej, jest to linia zaakceptowana na terenie Polski. Na razie jest to początkowy etap. Dotychczas wysłaliśmy 23 sztuki łań i cieląt do zasiedleń. W tym roku przygotowanych będzie 24 sztuki, które też zasiedlą OHZ-y Nadleśnic Sulechów, Torzym, Babimost, Krzystkowice. Działania związane z prowadzeniem zagrodowej hodowli zwierzyny łownej na terenie Nadleśnictwa Siebodzin wpisują się idealnie w działania Lasów Państwowych, do których to Lasy Państwowe zostały zobowiązane i ustawowo, i statutowo. Nadleśnictwo Siebodzin prowadzi łącznie z innymi instytucjami, jak Uniwersytetem Przyrodniczym, Polskim Związkiem Łowieckim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, szereg działań związanych z tym, aby nasza przyroda, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ulegała poprawie. Szczególnie mam tu na myśli, chodzi o zwierzostan w naszej przyrodzie, jak wspomniałem wcześniej, na temat zająca, kuropatwy, daniela, aby te gatunki, a szczególnie kuropatwa i zając, wróciły na nasze pola i stanowiły pociechę i miłe spojrzenie dla wszystkich obywateli żyjących w naszym kraju.